Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, przede wszystkim dziękuję bardzo za możliwość wystąpienia w tak zaszczytnym gronie. Ja nazywam się Wojtek Kuźniak, reprezentuję firmę Dussmann, która świadczy usługi z szeroko pojętej branży facility, integrated facility management właściwie. I chciałem powiedzieć, dodać swoje dwa słowa do tego tematu, tych warsztatów, jak to wygląda od naszej strony. Temat tej mojej prezentacji to znaczenie jakości usług, serwisów technicznych w obiektach w przypadku sytuacji kryzysowych. Zacznijmy w takim razie od takiej bardzo krótkiej definicji serwisu instalacji budynkowych. Być może wydaje się ona oczywista, jednak należy o niej wspomnieć. Do obowiązków serwisów technicznych należą trzy aspekty. Po pierwsze jest to pogotowie techniczne, czyli reakcja na wszelkiego rodzaju usterki, wady, które zgłaszają najemcy bądź zarządca. Po drugie jest to realizacja okresowych przeglądów technicznych różnych instalacji, które znajdują się na tych budynkach, na przykład gazowych, elektrycznych, klimatyzacyjnych i tak dalej. Aż wreszcie po trzecie jest to serwisowanie wszystkich tych urządzeń, jakie znajdują się na budynku, oczywiście wykonywane przez osoby, które mają stosowne uprawnienia. Zanim przejdziemy do tych konkretów technicznych, chciałbym zadać Państwu pytanie trochę poza konkursem. Kiedy ostatnio mieli Państwo w swoich domach przegląd instalacji gazowej lub na przykład przewodów kominowych? Tutaj zakładam, że wszyscy mamy mniejszą lub większą orientację, natomiast pozwolę sobie zadać jeszcze inne pytanie. Kiedy w Państwa budynkach, o ile oczywiście mieszkają Państwo w budynkach wielorodzinnych, był ostatnio przegląd wind? Tutaj domniemam, że już bardzo nieliczni będą znali odpowiedź na to pytanie. Codziennie wsiadając do takiej windy właściwie nie zastanawiamy się, kto ją serwisuje, jak ona się zachowuje w przypadku jakichś usterek, przede wszystkim co się z nią dzieje w przypadku sytuacji kryzysowych. Są to bardzo ważne pytania. Wracając jednak do tematu, wyobraźmy sobie wszyscy na chwilę, że jesteśmy w swoich biurach. Część z Państwa pewnie jest, ale wyobraźmy sobie, że siedzimy przy swoim biurku. I teraz, czy zastanawiali się Państwo, jak ten budynek, w którym na co dzień spędzamy tak dużo czasu, czy on może być naszym schronieniem w przypadku ewentualnych sytuacji kryzysowych? Wydaje mi się, że na co dzień taki przeciętny użytkownik budynku nie poświęca aż tak dużo uwagi na rozważanie, zwyczajnie czasem nie sądząc, że takie sytuacje kryzysowe, o których tu dzisiaj cały dzień mówimy, mogą ich dotyczyć. Z tego też powodu one często stają się kryzysowe. Dodatkowo często też przyjmujemy takie założenie, które niestety nie zawsze jest prawdziwe, że wszystkie te systemy, w które wyposażone są budynki, gdzie są nasze biura, są sprawne, więc właściwie nic nam nie grozi. A jest to trochę zgubne i życie potrafi to bardzo brutalnie zweryfikować. I teraz, aby jeszcze lepiej zobrazować wagę tej możliwości polegania na sprawnych systemach budynkowych, posłużę się tutaj dwoma przykładami takich sytuacji kryzysowych. Być może nieco dyskusyjne, natomiast z pewnością głośne medialnie. Nie słyszy się bowiem o takich sytuacjach, gdzie prewencja zadziałała i na przykład udało się uniknąć jakiegoś pożaru. Takie rzeczy rzadko trafiają do mediów. Bardzo szkoda oczywiście, tak? Natomiast wracając do tych dwóch wypadków. Po pierwsze, 2 lata temu miał miejsce pożar w katedrze Notre Dame, czego skutkiem było zniszczenie części dziedzictwa kulturowego. Najprawdopodobniej z powodów ludzkich błędów nie wezwano tutaj odpowiednich służb na czas. Drugi przypadek, o którym chciałbym też wspomnieć, miał miejsce bardzo niedawno, około miesiąc temu w Strasburgu we Francji. Tutaj spaleniu uległy budynki, w których znajdowała się serwerownia firmy OVH, przez co zaś sparaliżowana została część ruchu w internecie. Tutaj na przykład upadły takie strony jak agencji rządowych Francji czy Wybrzeża Kości Słoniowej, a także niektóre serwisy bankowości internetowej. To wszystko świadczy, że te skutki były całkiem dotkliwe i
Pomimo tutaj wykrycia natychmiastowego tego pożaru, to strażacy nie byli w stanie kontrolować ognia. I to, co chciałbym, żeby wybrzmiało z tych dwóch sytuacji kryzysowych, przede wszystkim to, co je łączy. Zgodnie z informacjami w lokalnej prasie, w obydwu tych budynkach były zainstalowane specjalistyczne systemy do sygnalizacji pożaru. Co więcej, te systemy zadziałały prawidłowo. Informacja o pożarze pojawiła się właściwie bezzwłocznie, błyskawicznie. To, co jest najważniejsze tutaj też w tych dwóch sprawach, obyło się bez jakichkolwiek ofiar i ciężkich obrażeń użytkowników tych budynków, ponieważ zostali oni w porę ewakuowani. Podniesione oczywiście zostały znaczące straty materialne, o których mówiłem. I teraz konkluzja, jaka z tego płynie. Same systemy spełniły więc swoje podstawowe funkcje. Idąc dalej tym tropem, należy stwierdzić, że ta prewencyjna część dbania o systemy zadziałała prawidłowo. Niestety nie można tego powiedzieć o tej drugiej części, czyli części zarządzania tym systemem, bo tam już wystąpiły pewne błędy. Podkreślam, że mówimy tutaj o jednym systemie i dwóch etapach działania człowieka. I te sytuacje też dowodzą, że oba te etapy są równie ważne, podobnie zresztą jak i system. Teraz ja nie pamiętam tych czasów, ale zakładam, że większość z nas słyszała historię o tragedii, która miała miejsce na naszym, że tak powiem, rodzimym gruncie, mianowicie wybuch gazu w Rotundzie w 79 roku. I przygotowując się do tego przemówienia, zadałem sobie takie pytanie, czy gdyby wtedy istniały dzisiejsze procesy, procedury lub urządzenia, czy ta tragedia w ogóle miałaby miejsce, ewentualnie jakie miałaby skutki i rozmiar. Niestety na to pytanie odpowiedzi już nie uzyskamy. Przechodząc dalej, chciałem teraz opowiedzieć Państwu, podać Państwu przykłady, w jaki sposób ten serwis techniczny poszczególnych systemów może realnie wpływać na poprawę bezpieczeństwa, ponieważ tu jest bardzo ważna uwaga, same systemy są z reguły tylko częścią procesu prewencji bezpieczeństwa i na pewno nie zapewniają tego bezpieczeństwa same w sobie. Zgodnie z agendą najpierw chciałbym się odnieść do sytuacji, jaką jest pożar. Tutaj poddaję kolejne pytanie pod rozwagę. Czy budynek, w którym Państwo się aktualnie znajdujecie, ma tak zwaną przeciwpożarówkę? W fachowym języku jest to oczywiście system sygnalizacji pożaru. Czy zdarzyło Wam się brać udział w próbnych ewakuacjach, które organizowali zarządcy w budynkach, w których pracujecie? Tutaj zakładam, że część z Państwa pewnie brała udział w takim wydarzeniu. Zakładam, że jedni byli mniej, inni nieco bardziej szczęśliwi. Niemniej miejmy świadomość, że w ten sposób zarządca zrealizował właściwie obowiązek, który kładzie na niego prawo, mianowicie jest to obowiązek posiadania scenariusza pożarowego, przeciwpożarowego. I to na razie tyle tytułem samego tego procesu. Wracając, co jest celem samego systemu SSP? System ten weryfikuje, lokalizuje, sygnalizuje i alarmuje o pożarze. Jego uzupełnieniem jest dźwiękowy system ostrzegawczy, który zaś emituje sygnały lub komunikaty o wystąpieniu zagrożenia. I teraz w ramach wysokiej jakości serwisu należy przede wszystkim zadbać o weryfikację zadziałania wszystkich poszczególnych elementów tego systemu. Na przykład klapy pożarowe, przyciski awaryjne, ręczne ostrzegacze pożarowe, czujki dymu, tryskacze itd., itd. Tych elementów jest naprawdę wiele, o każdym trzeba pamiętać. Wskazane jest też sprawdzenie integracji systemu z innymi urządzeniami w budynku, ponieważ to jest system naczyń połączonych, to wszystko się przeplata. Weźmy na przykład taką sytuację, podczas pożaru windy powinny zjechać na poziom zero. Czy to się dzieje? Dobre pytanie. Czy automatycznie na przykład otwierają się elektrozaczepy w drzwiach na drogach ewakuacyjnych? To również należy sprawdzić, bo niesprawność powyższych instalacji, urządzeń, funkcjonalności może spowodować dwie rzeczy. Albo brak identyfikacji pożaru, albo brak komunikacji z użytkownikami, a to zaś przekłada się na obniżenie szansy na ich ewakuację. Czyli można powiedzieć, że właściwe serwisowanie tych instalacji
może czasami stanowić o naszym życiu lub zdrowiu. Następnymi ważnymi systemami, od których co prawda w nieco mniejszej mierze, ale ciągle zależy nasze być albo nie być podczas wszelkich sytuacji kryzysowych, to systemy kontroli dostępu i telewizji dozorowej. Często te systemy są ze sobą zintegrowane. Bardzo pokrótce zasada ich działania opiera się o, sprowadza się właściwie do kontroli przemieszczania się użytkowników w budynku. Dzięki temu mamy możliwość, już tutaj wnioski właściwie płyną same, mamy możliwość zapobiegania przede wszystkim wejścia osób niepożądanych, identyfikacji potencjalnie niebezpiecznych ładunków przy pomocy zaawansowanej obróbki wideo. Systemy te pełnią również ważną rolę w przypadku pożaru, bo tak jak mówiłem, otwierają wszystkie elektrozaczepy na przejściach w drodze ewakuacyjnej, a także mogą realizować funkcję zliczania osób, które przebywają w budynku. Nie muszę wspominać, że ta informacja jest szalenie ważna dla strażaków prowadzących wszelkie akcje gaśnicze. I aby mieć pewność, że te wszystkie powyższe mechanizmy prawidłowo działają, należy poddać je sprawdzeniu podczas przeglądu, oprócz tych standardowych czynności, które z tego przeglądu wynikają, tak? Tych czynności rutynowych. Sekunda. Przechodzimy teraz do ostatniego systemu, którym chciałbym się przyjrzeć, czyli jest to BMS, z angielskiego Building Management System. Pierwsze skojarzenie, jakie pewnie przychodzi Państwu do głowy, to jak system, który właściwie dba o komfort użytkownika, jakie to ma korelacje z bezpieczeństwem i ewakuacją? Otóż ta korelacja jest. BMS zazwyczaj komunikuje się też z innymi systemami, przez co może znacząco zniwelować negatywne skutki sytuacji kryzysowych. Tutaj znowu posłużę się przykładem. Na przykład może wyłączyć wentylatory w centralach wentylacyjnych, aby zapobiec dostarczaniu tlenu do miejsca pożaru. System ten może również wysyłać SMS-y do użytkowników budynku z informacją o konieczności ewakuacji. I teraz tak opisane mechanizmy, podobnie jak w przypadku poprzednich systemów, należy regularnie weryfikować, pomimo iż czasami wykracza to poza zakres tego standardowego serwisu, to wysoce wykwalifikowani technicy są świadomi, jak ważne są te wszystkie funkcje i mechanizmy. Teraz kończąc już o systemach, poza istotną rolą tych właśnie systemów instalacji urządzeń, konieczne jest podkreślenie też aspektu personalnego. Serwisy te budynkowe, takie jak na przykład serwis sprzątający, mają bardzo określone zadania, o czym już dzisiaj była zresztą mowa, zarówno w fazie reagowania, jak i na etapie zapobiegania zagrożeniom. Wyobraźmy sobie teraz taką panią sprzątającą lub pana sprzątającego, o których wspominał też dr Stelmach na początku. Wyobraźmy sobie, że są oni świadomi zagrożeń, ponieważ zostali odpowiednio przeszkoleni. Na przykład wiedzą o konieczności zgłaszania do ochrony wszystkich podejrzanych zachowań. Wiedzą, że trzeba zgłaszać wszystkie potencjalne niebezpieczne przedmioty. Wiedzą, gdzie biegną drogi ewakuacyjne. Znają miejsca zbiórki. Wiedzą, jak udzielić pierwszej pomocy. Wiedzą, gdzie znajduje się defibrylator. W mojej ocenie są to szalenie ważne i cenne umiejętności. Któż nie chciałby mieć kogoś takiego, kto te umiejętności ma w przypadku właśnie jakiejś sytuacji kryzysowej. Ostatnia rzecz, nie można nie wspomnieć też o serwisie, który pełni jedną z najważniejszych ról w kwestii bezpieczeństwa, jaką jest ochrona. Pracownicy ochrony oprócz standardowych swoich obowiązków muszą zważać także na inne aspekty. Dla przykładu jest to zapewnienie drożności i przepustowości dróg ewakuacyjnych. Jest to budowanie świadomości użytkowników obiektu na temat zagrożeń, które mogą ich spotkać. Jest to także aktualizacja na przykład bazy danych użytkowników w systemie kontroli dostępu, dzięki czemu zapobiegamy dostaniu się osobom nieupoważnionym na obiekt. I teraz podsumowując, w mojej ocenie serwis techniczny to coś znacznie, znacznie więcej niż tylko właściwa konserwacja tych urządzeń, aby były sprawne i niezawodne. To także przytomność, prewencja, kompetencja i przede wszystkim wielka odpowiedzialność. Dotyczy to także serwisów ochrony i sprzątania. Wszystko to, o czym dzisiaj tutaj powiedziałem, realnie w mojej opinii, realnie wpływa na poziom działań ratujących życie i zdrowie użytkowników w sytuacjach kryzysowych.
Jeśli więc kiedykolwiek staną Państwo przed wyborem takiego serwisu technicznego, na przykład do swojego obiektu lub biura, proszę mieć na uwadze to, o czym dzisiaj mówiłem i wybrać, dokonać odpowiedzialnego wyboru.